Co dzieje się z duszą ludzką po śmierci? Psalm 146, werset 4. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Dziękujemy Ci, Boże, że jesteś miłością, że nie istnieje piekło jako miejsce wiecznych mąk, gdyż wieczne męki człowieka są w sprzeczności z Bogiem miłości, że nie ma też czyśćca, gdyż jego istnienie umniejszałoby wartość ofiary krzyżowej. Dziękujemy Ci, Jezu, że Twoja ofiara na Golgocie jest jednoznaczna i doskonała. Proszę Cię, Boże, żeby ludzkość trzymała się ściśle Pisma Świętego i nie tworzyła swoich ludzkich błędnych filozofii, uwłaczających autorytetowi Bożemu i Bożej miłości. Dziękujemy Ci, Boże, że z chwilą śmierci człowieka duch wraca do Boga, a ciało wraca do ziemi, w proch się zmienia. Umarli nic nie wiedzą, ich psychika zamiera. Dziękujemy Ci, Boże, że śpiąc w grobach mamy nadzieję na zmartwychwstanie. Amen.